Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Bloodborne. No i mówię od razu, do zakazanego lasu się nie wypuszczam w tym odcinku, no nie ma opcji, mi się wydaje, że to jest za daleko. Ale w sumie chciałem pójść tutaj, do podziemnego więzienia, zajrzeć, ale to jest trzeci nagrobek. To jeżeli tutaj sugerować się logiką, no to będzie najdalej oddalone miejsce. Kurczę, a co tutaj jeszcze mamy? Mamy Karner w Hemwick. Ej, to tutaj uderzmy. Nie, potrzebna mi jest zupełnie nowa lokacja, gdzie jeszcze nic nie mam zwiedzonego. O, kurczę, wczoraj po tym lesie tak się nabiegałem. Nie, to było straszne. Czułem się naprawdę tak, jakbym zabłądził w tym pieprzonym lesie. No dobra, ta rękę mamy. Dzwon przywołania. No nie używałem jeszcze tych rzeczy. Ale wrzuciłem sobie do podręcznego menu Ryk Bestii, bo się okazuje, że to nie jest przedmiot jednokrotnego użytku, tylko nie ma żadnych ograniczeń. Jestem ciekawy, jak to działa. Ale ile pocisków kosztuje jeszcze, to jest pytanie. No ale dobra. Dwa. Odrzuca przedmioty i wrogów. Ej, serio? To może być niezłe. No ale dobra, moment. No ta lokacja za dnia wyglądała zdecydowanie bardziej przyjaźnie. Okej, delikatnie słońce bije w ekran niestety. Ale większość widzę. Tylko akurat na samiuszkim środku, gdzie mam głowę bohatera, odbija się okno. A moment, tu były te wszystkie kobiety, tak? Aaa, dobra. Czyli już tu byłem, ale nie zwiedziłem na pewno do końca, więc bardzo dobrze, że tutaj się cofnęliśmy teraz. A pani z tym tasakiem to co? Ej, ło kurde! Myślałem, że już cię zabiłem. Jestem przyzwyczajony do tego, że już teraz na raz padają te babki. No dobra, moment, tu. A gdyby nie twoja rozżarzona końcówka tej broni, to może bym cię nie zauważył. O kurde. No co mało. Mnie zdzieliła wredna baba. Prawie 300 tętnień. Ej, nie, serio, ale chyba coś kurde będę musiał zrobić z tym oknem, bo mnie tak denerwuje. Nie, dobra, ale tylko to co teraz, Piechol? Myśl. Rolety zasłonięte, ale i tak słońce bije przez nie. Co jest grane? Nie, dobra, niestety. Tak na szybko nic nie wymyślę tutaj. Ewentualnie mogę pogadać tutaj z tą osobą. No dobra, rozmowa to nie była, ale tutaj chyba ta pani zaserwowała nam ostatnio, jak tutaj byliśmy, taki szyderczy bardzo śmiech, który wzbudzał trwogę. Ale moment, kurde, czy ja... Moment, to jest tylko winda na górę, nie moment, ja tutaj już byłem. To jak to się stało, że nie wyeksplorowałem tego do końca? Przecież tam na górę się jedzie windą normalnie, okej, to większość przedmiotów nawet chyba pozbierałem już. Nie no, dobra. Trzeba jakąś drogę znaleźć. Chyba, że tamto wejście. Tylko, że to jest zupełne cofnięcie się, chyba. A może właśnie nie? No nie. Czegoś takiego to ja nie pamiętam. Za nic w świecie. Oj nie, to było nawet trochę straszne, wam powiem szczerze. Gdybym grał w nocy, to... No, może bym pisnął, jak mała dziewczynka. Okej, czy to działa? Cholera, na szczęście działa, dobra. No. I sporo tętniej. Przeklęty, mroczny, krwawy klejnot. W nagrodę za tą walkę. No dobra, co to jest za lokacja teraz? Dobra, widzę zmutowane psy. Te zabierają, kurczę, trochę zdrowia za dużo. No i strzelec, który chybia. Chwała Bogu. Dobra. Nie. Nie, serio, ale te lokacje w nocy wyglądają zupełnie inaczej. Inaczej, topografia się nie zmieniła. Ale wygląd lokacji tak, a wygląd wpływa na moje rozeznanie w terenie. O, kurde, to może być teraz ciężka walka, zważywszy na tego potwora, który się pojawił. Dobrze, halabarda zabija na raz. Nie, dobra, to atakuje tylko mnie. Oj, teraz tak, na pewno. Nie wiem, na co liczyłem teraz tym skokiem. Ale dobra, idzie powoli. Do momentu aż się nie zbliży na odległość dobrego uderzenia. O kurde, ten pies niepotrzebny i ten drugi tym bardziej. A ty mi uciekaj z tym ścierpem. No. No, o kurde! Zły pies. Zły pies. Leżeć.
Ty nie strzelać. Ja, ludzie tak nie słuchają jak zwierzęta. Z grubsza wszystkie zwierzęta idzie czegoś nauczyć, ale ludzi niektórych po prostu się kurde nie da. Są zbyt uparci. Ale ja, ile tego tutaj? Ale spokojnie, taki początek można zawsze zaserwować. No, jak to będziemy robić w ten sposób, to będzie nieźle. Nie, to był akurat błąd w doborze ciosu. A to był błąd, kurczę, w braku uniku. Ała. Dobra, nie jesteśmy daleko na szczęście od tego miejsca. Nawet serio, podoba mi się to, jak oni jednym update'em potrafili sprawić, że loadingi staną się zauważalnie krótsze. Ej, dobra, jeżeli zdążę wyprowadzić pierwszy atak, jeszcze ten naładowany. No, to będzie spokój. No i mamy sposób na te dopiero co pojawiające się maszkary. No nie. 13 tysięcy. Na szali teraz, w tym momencie właśnie. Ej, coś animacja delikatnie chrupie. Nie wiem, czyja to wina. No raczej nie bebeku w mojej konsoli, bo wszyscy mamy te same, a nie widziałem, żeby innym tu chrupało. Ale to może tylko dlatego po prostu, że w nocy teraz się tutaj poruszam. I coś się musi pozmieniać na szybko. Nie, dobra. Ej, ale już 2000 ponad? No, kurde. Niby zwykły strzelec, ale jednak chyba broń mają mocniejszą, bo więcej zabiera. No, albo ja zmieniłem strój na tyle, że jest taka różnica zauważalna. Dobra, popiół ze szpiku. No, albo on tego użył. A, też tam może być. Choć nie widziałem jeszcze, żeby używali takich przedmiotów tutaj okoliczni wrogowie. Dobra, te psy. No, ale babka ważniejsza. No i pięknie, że w ten sposób. Tu też nieźle. No jesteśmy na dobrej drodze, że nam się udało odzyskać tamte utracone tętnienia. Ja i spoko lód nawet wypadł z nich. No ale kurczę, no patrzcie, takie chłopki roztropki na jedno najprostsze cięcie moją halabardą, a poskładali mnie przed chwilą. No i to jest właśnie to, nie można być w żadnym momencie tej gry nieostrożny. Odpowiedzialność i rozwaga przez 100% gry, bo inaczej zgon. Tak po prostu. No więc ten sprint nie wiem, czy taki dobry, bo ona jest przodem do mnie i chyba wchłonęła moje tętnienia? Że ją zabiłem zanim zginąłem. To jakim cudem? No dobra, to nie jest aż tak bardzo ważne w sumie. No nie, no nie, bo powtórzę znowu ten sam błąd. No niech to szlak! Ale dobra, ale przynajmniej podniosłem. Okej, dobra. No i trzeba uważać. Cholera, dosłownie parę sekund wcześniej wspominałem o ostrożności. Na której teraz mi zabrakło, bo się rzuciłem na tych czterech, jakby tam jeden tylko stał. Ej, what the kurde, no czemu drugie nie weszło? No i patrzcie, no już kiepsko zaczęliśmy. Ale spoko, 20 fiolek cały czas. No, tu lepiej. Ale animacja chrupie. Co jest, może muszę kurz z konsoli przetrzeć? Nie no, żartuję, oczywiście konsola jest przetarta. Trzeba to, co się kocha, utrzymywać w dobrym stanie. Nie no, po prostu jakby mi się zepsuło z powodu mojego zaniedbania w czyszczeniu, to ale bym sobie pluł w brodę. No dobra, trudno, na babkę nie wyskoczymy teraz. Ale chyba nie wystartuje do mnie, prawda? Tak od razu. Oj nie, chyba jednak. Ale teraz to ona ma moje tętnienia, tak? O kurde. No nie. Nie w celowniku strzelca. Będziemy się z nią bawić na pewno. O cholera. Dobra, wyciągnijmy ją maksymalnie w tą stronę. Ej, mam, czy ona będzie szła do upadłego w moją stronę? Czy to jest takiego rodzaju demon? No, jeszcze nie zawraca. Ale już dalej nie idzie. A jednak. Wiedziałem, że jeszcze jakiś atak na pewno. Ale dobra, zobaczmy. Nie, serio, jeszcze nie atakuje. Jestem po prostu ciekaw, jak bardzo ona jest w stanie się wypuścić za mną. A już zawracasz. No dobra. No to żegnam. Oj nie, o kurde. Nie, maleńka. Poddawaj me tętnienia. Stop, ona ich nie miała? To gdzie są? No kurde.
To nie tak miało być, no ale z tego co patrzę po upiorach innych ludzi, to znaczy, że on w tym aktualnym miejscu teraz walczy. I podniósł przedmiot tutaj? Tu coś było? A może czegoś użył, na przykład fiolki. No ale z tego co widzę, to wszyscy mają halabardy. Więc chyba dobrze wybrałem. Dobra, ale serio, moje tętnionka. Przydałoby się, abym je już zlokalizował? A nie, dobra, każdego strzelca po kolei rozwalę, bo nie chcę po prostu dostać kuli w plecy znowu. Dobra, gdzie ty? Tutaj. A, i tam po prawej jeszcze jeden. Gdzież się schowałeś, kolego? Aj, sorry, najpierw bestia. O kurde, nie zdążę. No niech to szlak. Aha! No i nieźle. Dobra, nie masz psa? Przypadkiem? Koło siebie? No to pięknie. To ułatwia sprawę. No, zapraszam do szarży. A teraz ja kontrę. Zaserwuję. Kurde, ona jeszcze żyje, no... Ej, nie! 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 Aaaa! Nie! Niech to szlak do... tyle tętnie! Poszło w piździe, no! No to cholera, ładnie zaczynamy, ładnie! Yeah! No ale dobra, teraz przynajmniej te parę tysięcy. Ale czemu? One tylko w nocy się pojawiają? Ja, ile ataków w jednej ciągłej serii one potrafią trzasnąć? Kombo składający się z 8 ciosów? No ej no, kurde, ja nawet tego nie potrafię zrobić. Jeszcze. Double kill! Jak troszeczkę w staminkę zainwestuję, no to spokojnie, sytuacja się zmieni. Ale ja no spoko, tutaj widzę, tętnienia szybciej wpadają niż gdziekolwiek indziej. Nie wiem, jakby nocą by byli lepiej punktowani nasi wrogowie. Oj, słaby motyw? No wiedziałem, że słaby motyw, no. Najgorsze jest to, że nas wszyscy mają mnie na celowniku. Psy, ten upiór i jeszcze strzelcy. No, kurde, nie dasz nawet fiolki zaaplikować sobie. Dobra, na szczęście to tylko pies, nie upiór. Psy zadają lżejszy damage niż tamto monstrum. Kurde, co jesteście tacy opieszali w tym atakowaniu? Ojej, co, czemu to nie weszło? No spodziewałem się takiej szarży po niej. Ej, kurde! No niebezpieczny jest ten las nocą, tyle wam muszę powiedzieć. No kurde, pieprzony nagrobek! Przez niego to ostatnie cięcie nie weszło, no oj nie. Jednak piechol bardziej uniki. A ataki w drugiej kolejności. To jest priorytet mniejszego rzędu. Ej, dobra, ktoś tam próbuje strzelać do mnie cały czas. A może ty? Tak po prostu. Ej, serio? Tak jest ciemno w tym lesie i tak mi słońce bije w ekran, że nawet nie wiedziałem, że to była waza. Myślałem, że to był po prostu zwykły kamień. Ej, kurde, tutaj też? W ogóle nawet nie wiem, czy dobrze robię idąc tutaj, tak serio. No bo tu już byłem za dnia. Ale z drugiej strony, jakbym tutaj miał nie iść, no to... nie pojawialiby się nowi przeciwnicy nocą. Surprise, motherfucker! No i prosto w pysk. Dobra, nie odzyskałem wszystkiego, co mi zabrał, no ale jakieś 90%. Nie, dobra, ale propos odzyskiwania. Gdzie są moje tętnienia, to ja z tej cholery, no. Padłem gdzieś... O, tutaj właśnie. No. No niestety. Miałbym teraz zdecydowanie więcej, gdybym nie zginął podwójnie. No, nazywam podwójną śmiercią to, że zginąłem raz, a później nie dałem rady dotrzeć do moich tętnień. To jest podwójna śmierć. Bo giniesz tutaj w sumie co chwilę. Jeżeli oczywiście gra się nieuważnie, ale... no podwójna śmierć to jest chyba termin zrozumiały wszem wobec, prawda? Ale co, będziemy się cofać aż tutaj do rewiru katedralnego teraz? W sumie można zobaczyć, jak to wygląda nocą. No jest ciemno. Jak to nocą? No dobra, tutaj nic akurat super zaskakującego. Ale widoki niezłe. Dobra, ci się nie zmienili na szczęście. Można w miarę łatwo porobić, ale...
Właśnie, może... A, stop! Przecież w ogóle pogoda się zmieniła, to znaczy pora dnia. No i pogoda też, za tą sprawą oczywiście. W momencie, kiedy wszedłem tutaj do środka i pokonałem bossa. No tą kapłankę, albo po prostu zwykłą kobietę, która się modliła, która zmieniła się w bestię. O, patrzcie, kurczę. Co tutaj? Czemu tutaj stoicie? Co to jest aż tak bardzo ciekawego? Ale moment, właśnie, ktoś tu wspominał o czymś z prawej strony. Moment, już nie pamiętam kto. Ale pamiętam, że z prawej strony archikatedry, czyli tutaj. Gdzieś, albo ukryty skarb, albo miejsce, zakon, kuźnia, nie wiem. Ale czemu miałbym tego nie sprawdzić? Dobra, tutaj tych hunterów, którzy tutaj byli, pamiętam. Trzaskali piorunami, ale też tam dalej. No właśnie, jest ktoś, kto mi pewnie przysporzy sporo problemów. Ale najpierw... Puk, puk, halo, kto tam? Aha. A jeszcze raz? Ale te jęki chyba się różnią od siebie, prawda? No, zdecydowanie. Ale dobra, pani nie chce pogadać, więc podejrzewam, że lokatorzy tego miejsca też nie. No tak, tej ściany piecho, oczywiście. Nie, tego miejsca. Ej, jeszcze śmiech, czyli tylko szaleństwo. Jeszcze nie transformacja. Dobra, może jednak... czy coś gdzieś jeszcze tu jest interaktywnego dla mnie? Nie? No to dobra. No i zobaczymy. Jest w dalszym ciągu ten koleś, którego tak bardzo nie lubię? Pewnie, że jest. Jak żeby inaczej. Jak ja bardzo go nie lubię. I nie tylko dlatego, że mnie porwał. Też dlatego, że jest po prostu trudnym przeciwnikiem. No zabij go! O kurde. No nie. Kiedy on wchodzi w berserka, najlepszą taktyką jest odwrót. Odwrót taktyczny oczywiście, bo to jest koleś tylko na jeden strzał teraz. No właśnie, może strzał. Albo... Przez drzewo. No sorry, chamska praktyka troszeczkę nieuczciwa, no ale... W Dark Souls, Demon Souls i Bloodborne trzeba sobie pomagać w każdy możliwy sposób. Zawsze to będę powtarzał, to jest gra po prostu gdzie... Jeżeli można zrobić ją w konia, to proszę bardzo, droga wolna. Nie, ale podobno rzekomo coś tam na dole. Ma być. Moment, czy ja tu nie spadnę przypadkiem? Oczywiście, że spadnę, ale... Muszę spać na tyle umiejętnie, żeby strzelców pozabijać. Najlepiej obu. Bo tu jeszcze drugi. No. A teraz walka tam na dole będzie łatwiejsza. No, tylko pytanie, czy w ogóle byłaby trudna. Bo tych to znamy przecież. No. Ej, ładne combo i sprawa załatwiona. Tak powiem, pozamiatane. Ech. Myślałem, że do końca uda się odzyskać. A, szkoda. Ale z drugiej strony nic nie szkodzi. Ej, właśnie. Są jakieś wielkie... Tak, to jest dokładnie to miejsce. Ej, dobrze podejrzewałem wtedy w tamtym odcinku. Tutaj trzeba będzie migdałowego kamienia użyć. Albo nie? Nie, dobra, serio? Aha, dobra, o tym zapomniałem, ale na szczęście przypomniało mi się w porę, kiedy usłyszałem pierwszy dźwięk. Ale może tutaj migdałowy kamień. Gdzie my to mamy? O, moment, tego mogę użyć, bo niby czemu nie? Już prawie 30 wglądu. Nie wiem, czy ja dobiję do jakiegoś konkretnego poziomu, to czy coś się stanie. Naszyjnik, Pastor Amelie. No. Czyli tu gdzieś musi być. Jest. Użyj. No nie. Wygląda... Zakradnij się na prawo od głównej katedry, szukaj starożytnego z spowitego mrokiem kościoła. Boski dar da ci siłę. No czy to nie jest spowity mrokiem kościół? No dobra, w sumie nie musi być.
Ale na prawo od archikatedry, czyli od wejścia do niej, czy... Kurde, no nie wiem. Dobra, może... No, co ty teraz pokazałeś? No, czemu pokazałeś jakiś symbol? Przecież nie wszedłem ci w menu chyba. A może? Ej, nie, jest dobra, ale coś gdzieś tu się podobno ukrywa. Spowity w mroku kościół, no dobra, jak wypatrzę na tym budynku krzyż, no to wtedy jest kościół. I to trzeba będzie sprawdzić. Dogłębnie. Dobra, ale tutaj na pewno nic, okej. Szlak, no to nie wiem teraz. No jest krzyż, no więc to jest ten kościół bankowo, no ale... Może nie w... nocą, kurde, no bo jeżeli teraz... Pominąłem coś przez to, że... Dzień zamienił się w noc, no to ale słabiutko. Nie, ale serio, no to jest bankowo to miejsce. 100%. Nie mogę go użyć. No to może na samej bramie. Przecież tej najbardziej oczywistej z możliwości nie sprawdziłem, no chyba, że... Te mniej oczywiste, czyli na przykład gdzieś tu, albo tu, albo tu, albo tu, albo tu. No albo faktycznie tutaj, tylko... O kurde. Szał? Ogarnął mnie szał. Aha. Dobra, tego jeszcze nie było. Oh, Amidala, have mercy on the poor bastard. Ej, to nie wyglądało na pająka, nie? Mam nadzieję. To miałem dać się wciągnąć? Czy po prostu to tak wyniknęło samo z siebie? No wcześniej to zaklęcie, jak tam byłem bez tego kamienia, to też się pojawiało. Budynek auli. Oj, ale pochodnia, kurde, przede wszystkim. No dodatkowo jeszcze ten... O, dobra. Pięknie, kolejna nowa lokacja. No ale znowu zostałem gdzieś, kurde, porwany. O co tu chodzi? Dobra, może najpierw zanim tam pójdziemy, to zwiedźmy to pomieszczenie do końca. A, ktoś szafę nie dosunął do końca. Mogli to zrobić. Na serio, co my tam mamy? Jakieś martwe płody? W słojach? Z formaliną? Nie, no bez przesady, piechu. No dobra, ale to wygląda faktycznie jak laboratorium jakieś. Coś w tym stylu. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie dużo zakapiorów. O kurde! A to wygląda całkiem ładnie, wam powiem. Całkiem ładnie. No, ale słyszę jakieś pomrukiwanie. Idziemy w jego kierunku. Jak każdy debil w horrorze. Ej, ale po co w takim wypadku to jest, jak to jest ślepy zaułek? Dobra. Ale pomrukiwanie dobiegało z tamtej strony. Tak czy tak. Dobra, to też ślepy zaułek, no to po co to jest? Bo ładnie wygląda? Może. Nie z tej strony się otwiera. Dobra, potencjalny skrót. Tutaj. No to już się da otworzyć, na szczęście. Halo, jest tu kto? Czy mam się ciebie bać? No, dobra. Ale pomruch staje się troszeczkę głośniejszy. Jakby też się otwierał z drugiej strony. Ej, to faktycznie jest aula. Moment, kino czy teatr? Bo kino to trochę słabo. Bo już wtedy naprawdę się technologicznie to wszystko pokićka. Dobra, zanim na aulę się udamy, a to właśnie do auli. Klasyczny błąd, popełniam go wciąż. Nawet szczerze nie mam zamiaru go zbytnio poprawiać. Na siłę. Bo jest powszechnie stosowany. A tak właśnie popełniany, bo to jest w dalszym ciągu błąd. Okej, dobra. Dużo zakamarków, ale serio, no tak będę sprawdzał, bo pierwszy raz tutaj jestem, tam coś może leżeć. Jakiś bardzo istotny dla całej rozgrywki przedmiot. Nie, ale tak serio, kurde, jeszcze żadnego gościa nie spotkałem. Ani jednego wroga. No to jest bardzo podejrzane. Okej, dzień dobry. Przepraszam, że zakłócam spokój. Ale muszę otworzyć tą skrzyneczkę. I
delikatnie was okraść. Z czerwonej galarety. Dobra, zabrałem całą. Całe dwie sztuki. Ale po co jest czerwona galareta? Co to robi? Co to daje? O kurde, nie tutaj? Materiał używany w rytuale świętego kielicha. No jakby co ten rytuał mogę wykonać już w śnie tropiciela. Tutaj jakoś mi się kurczę nie po drodze jeszcze to było po prostu. Okej, wo. Nie, kurde, bo ty wyjdziesz stąd, tak? Zupełnie. No nie. Tak właśnie miało nie być. Kurde, miałem pozwiedzać do końca, tam otworzyłem drzwi specjalnie, a teraz jak tu wrócę? No za pomocą latarni, okej, to jest jeszcze możliwe, ale no... No nie wiem, czy chcę widzieć to, co teraz jest po drugiej stronie, jak wrócę w to samo miejsce. Tam był ten pająk, czy tam ktoś. Kolejna nowa miejscówka. Jesteśmy na granicy koszmaru. No kurde. No i kolejna latarnia. Nie, serio, teraz zaczyna mnie przerażać ogrom tej gry. Dzwoniąca kobieta bije w złowrogi dzwon. W sensie, że co? Jestem inwajdowany teraz? Czy po prostu nie mogę tutaj zbyt długo być? Ej, wow, to się sypie. Nie wszystko, no ale część się sypie. Zjawa? A czemu nie? Dobra, toczył tutaj z kimś walkę. A ja tu jeszcze nikogo nie widzę, z kim mógłbym zawalczyć sobie. Nie, serio, Lokon nikogo nie łapie. No tylko jak zaraz z takim dźwiękiem ktoś wyjedzie mi z ziemi, to mogę po prostu nie zauważyć i nie usłyszeć. Ej, dobra, już cię widzę. A nara! Ej, ale żyje. Nie, nie żyje. Ale jeżeli miał jakiś przedmiot... A miał, no to niestety. Ja go teraz nie wezmę. A może? Zresztą zejdę na dół. To jeszcze pozwólcie, rozejrzę się lepiej troszeczkę tutaj. No na pewno tam się na dół schodzi, ale na pewno też chyba nie tędy. Może jednak faktycznie w tamtą dziurę. No tylko najpierw wszystko dookoła oczywiście. Trzeba zbadać. Ale ta miejscówka to nie jest tylko tamta dziura przecież. Co to jest? W tych nagrobkach jest... są włókna? Żyły? Ścięgna? Ciało? Hardkorowe! Nie wiem, czy chciałbym taki nagrobek. A co mówicie tutaj już? Nie, no dobra, zanim zejdziemy na dół. Rundka dookoła. Jeżeli się da, oczywiście. Nie, no jest nieźle. Okej, dobra, tutaj się chyba zsunę niestety. Albo istety. Ej, czy to nie jest ten? Ze sprzętem? Nie, zaraz się przekonamy, jak będę miał okazję podnieść po nim lód. Co to za bestie są? Co to kurde za maszkary? O kurde, o szlak! No i ten ogień jeszcze, no to pięknie, no to świetnie. Jedna, druga. Dobra, trzy to chyba przesada, ale... No, to nie było przesadą. A właśnie, taki, kurcze, miotasz płomieni. Twój kiepski bardzo i śmierdzący oddech w połączeniu z pochodnią. A, dobra. Nie, myślałem, że jakiś rozpylacz kolejny. Ja, no ale co to jest, jak połączenie robaków z Duny? Nie wiem, z meduzą? Kurde, ale pojechali sobie. Jeszcze paszcza otwiera się w pionie, a nie w poziomie. Znaczy otwór gębowy, tak właśnie, bo paszcza otwiera się właśnie na szerokość, a nie na wysokość. Kurde, bez przesady. Nie, serio, zejdę tutaj. O, kurde, no dobra. Ale przynajmniej to mogę podnieść. Ognisty, krwawy klejnot. Czyżby płonąca broń cały czas, dzięki takim zabawkom właśnie? Od tego nie wiem, ale dobra, po tamtym przedmiot jakoś warto by było się dostać. No i wiecie co? I to będzie, jeżeli mi się uda oczywiście. Ostatnia rzecz, jaką w tym odcinku zrobię. No, Nie, to był tylko upiór. Nie, ale dobra, serio. Ja w tym miejscu ten odcinek skończę i wyeksplorujemy sobie tą nową lokację, granicę koszmaru.
kolejnym, do końca mam nadzieję. Więc żegnam się z wami, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!